włos od katastrofy na lotnisku w Londynie, na lotnisku Heathrow. Pasażerski Airbus ze 180 osobami na pokładzie mija o włos lecącego drona, który nie miał prawa być w tym czasie i w tym miejscu. Sterowane radiem maszyny stają się prawdziwym problemem nie tylko w Wielkiej Brytanii, kupowane masowo także w Polsce, na urodziny, komunie czy święta. Latają bez żadnej kontroli, a fachowcy biją na alarm i straszą, że pierwsza tragedia zaczyna być już tylko kwestią czasu. Paweł Puska. Historię ujawniono dopiero teraz, choć wydarzyła się latem. Prawdopodobnie taki jak ten dron, a dokładnie kwadrokopter, pojawił się na trasie podchodzącego do lądowania na Heathrow pełnego pasażerów Airbusa. I jak to ujęto, doszło do realnego zagrożenia kolizją. Niestety pewnie nie po raz ostatni. Łatwo można sobie wyobrazić, że 3-kilogramowe urządzenie w końcu wleci do silnika dużego samolotu albo przeleci przed przednią szybą i rozproszy pilota. Lepiej sobie nie wyobrażać skutków takiego zdarzenia, ale warto mieć wyobraźnię nie tylko w momencie kupna urządzenia. A właśnie nie tylko na wyspach, sklepy takie jak ten przeżywają prawdziwy boom. Kupowane jest wszystko co lata, od tych półprofesjonalnych po takie maleńkie, bezzałogowe statki powietrzne, jak powinny być nazywane. Klienci przychodzą i najczęściej jak kupią jedną rzecz, to później wracają, bo ktoś zobaczył, bo wujek, bo ciocia, bo dla kuzyna i zaraz przychodzą po następne 2-3 rzeczy. Tylko w tym sklepie miesięcznie sprzedaje się do 200 tego typu zabawek. Jeśli nie ważą powyżej 25 kg, a z reguły nie, jeżeli nie są jak te wykorzystywane w celach zarobkowych, nie trzeba mieć żadnych uprawnień i żadnej wiedzy. Traktują to jako zabawkę porównywalną ze zdalnie sterowanym samochodem, tylko poruszającym się w powietrzu. Myślę, że sporo osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że stwarza realne zagrożenie w ruchu lotniczym. Od profesjonalistów wymaga się przejścia specjalnego kursu i zdania egzaminu, by zdobyć świadectwo kwalifikacji operatora powietrznych statków bezzałogowych. Musi się zapoznać z przepisami prawa lotniczego, musi doskonale sobie zdawać sprawę, kiedy może lot wykonać, kiedy musi zgłosić lot do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Bo to prawie taki sam statek powietrzny jak samolot czy paralotnia, stąd egzaminy. 250 osób w Polsce ma świadectwo. Reszta pewnie nawet nie wie, co wolno, a czego nie. Na dodatek polskie prawo jest bardzo nieprecyzyjne. W tej chwili możemy latać statkami powietrznymi, bezzałogowymi statkami powietrznymi o masie 25 kg, tylko i wyłącznie w zasięgu wzroku operatora. Dla każdego znaczy to coś innego, dlatego sam urząd przyznaje, że przepisy muszą być zmienione i doprecyzowane. Bo drony, o czym nie wolno zapominać, często niosą pomoc w sytuacjach zagrożenia, ale wkrótce same mogą nim się stać. Pozostaje nam tylko czekać na zdarzenie jakieś niebezpieczne w Polsce. Drony czy mini helikoptery mogą być źródłem zarobku, wielkiej radości i niesamowitych zdjęć. Mogą też być źródłem gigantycznych problemów. Wszystko zależy od operatora.